Cześć, niedawno zauważyłem, jak znajomy pastor Jerzy udostępnił taki filmik na temat pewnego kalwińskiego pastora, który został zabrany do piekła, gdzie widział członków swojego kościoła, którzy jakby zarzucali mu, że głosił fałszywą doktrynę, raz zbawiony na zawsze zbawiony i przez to w jakiś sposób trafili do piekła. I widzę, że ludzie bardzo jakoś podniecili się tym filmem i mnie uderzyło kilka rzeczy w tym filmie i chcę jakby troszeczkę powiedzieć swój punkt widzenia, bo mnie niepokoi, że ludzie jakby budują swoją wiarę na takich wizjach osobistych. I te wizje tak naprawdę niczym się nie różnią i budowanie wiary na takich wizjach niczym się nie różni od tego, co było, jest na przykład w różnych kościołach tradycyjnych, gdzie objawienie Matki Boskiej, która mówi coś, albo objawienie aniołów, którzy coś mówią i ludzie później na podstawie tego budują całą swoją gdzieś teologię albo praktykę życia chrześcijańskiego. I to jest niebezpieczne, bo tak jak ten pastor amerykański, były kalwiński, czy tam obecny kalwiński pastor, próbował coś wytłumaczyć, wszystko oparł de facto o swoich wizjach i nie sięgnął po pismo, żeby wszystko wytłumaczyć i udowodnić, że to jest fałszywe, fałszywa doktryna, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ogólnie o co chodzi w tej doktrynie, jak większość wyznających to wierzą i wyznają, jak mówią. Mówią, że chodzi o to, że jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przeżyłeś zbawienie, wierzysz, że jesteś zbawiony, to już nie możesz utracić tego zbawienia, że już jesteś raz zbawiony i koniec. I tak jest. Tak? I teraz, a jak jest naprawdę, w ogóle teraz, w przeciągu tych 15 minut nie da się odpowiedzieć w pełni, czy rzeczywiście i udowodnić wszystkim, że to jest ta prawdziwa, czy ta fałszywa doktryna. Aczkolwiek ja wierzę, że zbawienie nie jest dziełem rąk ludzkich. Jeśli Ciebie zbawił Pan Jezus Chrystus, to On Ciebie zbawia doskonale, ponieważ sam jest doskonałym Bogiem. Więc jeśli wierzymy, że zbawienie jest z wiary, z łaski przez wiarę i zbawicielem jest Jezus, On jest Twoim zbawicielem, a nie Ty sam jesteś swoim zbawicielem. Więc to, że ktoś, kto przeżył prawdziwe narodzenie na nowo, to jest moje przekonanie, które wynika z Biblii, ale zaraz do tego też dojdziemy. Kto się narodził na nowo, naprawdę z ducha, jest nowym stworzeniem. I to stworzenie nie może po prostu wziąć i zostać gdzieś tam unicestwione, bo to jest nowe stworzenie, tak jak rodzi się na przykład diament pod presją, tak geologiczną, jakąś tam w ziemię jest ogromna presja i węgiel, ponieważ to jest ze zwykłego węgla, rodzą się diamenty, ponieważ przez jakieś tam zachodzące procesy tak się dzieje. I później ten diament, jeśli ty go weźmiesz i wypaskudzisz w jakimś najgorszym brudzie, to ten diament dalej pozostaje diamentem. Tak samo jest z narodzonymi na nowo ludźmi. Jeśli ty naprawdę narodziłeś się na nowo, ty już jesteś tą nową istotą, ty nie możesz się odrodzić z powrotem. I to jest sens zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale zaraz jeszcze o tym powiem. Najpierw chcę pokazać z Księgi Objawienia, z ostatniego rozdziału, proszę otwórzcie ze mną, fragment, czyli Ewangelia, znaczy Objawienie Świętego Jana, od 18 do końca. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Takie dwa wersety na koniec całej Biblii
zmuszają nas całkowicie szukać prawdy i szukać objawienia w Biblii. Nie w, jakby to powiedzieć, w objawieniach takich prywatnych, że ktoś coś zobaczył, tylko my powinniśmy szukać odpowiedzi tutaj. Nawet jeśli ty przeżyłeś spotkanie z prawdziwym aniołem i on ciebie gdzieś zabrał i coś ci pokazał, ty powinieneś otworzyć pismo i sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Prawda? Czy tak jest naprawdę. I jeśli ktoś buduje tylko na tym i tak jakby nie dowartościowuje objawienie z Biblii, to tu wprost jest napisane, jeśli ktoś umie coś ze słów tej księgi, umie Bóg z działu jego z drzewa żywota, tak? Że ujmujemy tak, że coś jest dane, a my to pomniejszamy, mówimy, to jest nieistotne. Albo jeśli ktoś, który słucha słów prosto tej księgi, jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg też plak opisany w tej księdze. I na przykład, co może być z takim dokładaniem? No, takim dokładaniem są wszystkie kościoły, które coś tam wymyślają, całe swoje święte księgi. Na przykład istnieje taki kościół Mormonów. Tak? Oni napisali całą księgę Mormona, którą okrzyknęli jako tak samo świętą i natchnioną jak Nowy i Stary Testament, to jeszcze u nich jest jakby Księga Mormona, tak? I ten 18 werset jakby jest do takich ludzi jak oni. Więc trzeba z tym uważać. Uważać z tymi prywatnymi objawieniami i nie upodabniać się do jakichś dziwnych, zwiedzonych form pobożności, że anioł czy ktoś tam przychodzi, objawia ci coś i ty zaczynasz to wyznawać jako świętą prawdę. Z tym trzeba uważać. To są praktyki de facto niechrześcijańskie. Nawet jeśli w Nowym Testamencie czytamy o jakichś objawieniach i proroctwach, to na przykład jak przychodził... Po pierwsze, co mnie uderzyło, zazwyczaj w Nowym Testamencie jest tak, że człowiek bywa, tak jak apostoł Paweł, porwany do raju. Tak? Tak, on mówił o sobie, ale mówił tak jakby o kimś innym, że człowiek, znam kogoś, kto został porwany do raju i tak dalej. Znaczy do raju, no tak, do trzeciego nieba i słyszał słowo niewypowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. I nie ma tutaj tak jakby tekstów na temat, że Bóg kiedy kogoś chce nawracać, mógłby apostoł Paweł porwać do piekła i powiedzieć, zobacz, uważaj człowieku, bo będziesz tutaj jakby i wszystkich tych rzeczy i tam może członek synagogi mógłby podejść do Pawła i powiedzieć, Pawle, głosiłeś prawo i ja przez to prawo jakby przyszedłem do piekła. Nie było tak, tylko było tak, że Bóg, kiedy chce objawić swoją doktrynę, swoje nauczanie, porywa nie do piekła, pokazuje nie piekło, a pokazuje niebo. I tak jakby z mojej wiedzy na temat takich nawróceń wynika właśnie taka prawda, że Bóg swoje prawdy tłumaczy osobiście swoją osobą. Jezus, kiedy był z uczniami, zabrał ich na górę przemienienia i pokazał swoją chwałę. Tam przyszedł Mojżesz, Eliasz, później Bóg się objawił. Jezus nigdy nie zabrał ich i nie pokazał tam, mógł przecież zamiast góry przemienienia zabrać ich gdzieś, otworzyć jakby piekło i pokazać. Zobaczcie, uważajcie, bo jak tak nie będziecie żyć, to z wami jakby koniec. Dlaczego tak jest? Bo kiedy my oglądamy Jezusa twarzą w twarz, my się przemieniamy w ten sam obraz. Tak? 2 Koryntian 3:18. Przemieniamy się w obraz Jezusa Chrystusa. Więc kiedy spotykamy się z Jezusem, On nas przemienia. My stajemy się, jaki On jest, tacy my jesteśmy w tym świecie. Czyli narodzenie na nowo to kiedy my przemieniamy się w obraz, nie przez własny wysiłek, tylko przez oglądanie chwały Pana. Prawda? Więc ja nie wierzę, że człowiek, który naprawdę został zbawiony przez Jezusa Chrystusa i przeżył zbawienie, raptem traci to zbawienie. Taki człowiek może błądzić, może jakieś głupoty uprawiać, ale zawsze duch, który w nim zamieszkuje, będzie go sprowadzał z powrotem do domu Ojca.
Jeszcze pokażę wam Hebrajczyków 10. Hebrajczyków 10:10 mówi tak. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jakby i tutaj znów możemy się wykłócać. Okej, to w końcu jesteśmy ofiarowani, uświęceni raz na zawsze, czy nie jesteśmy uświęceni raz na zawsze? O co chodzi? Jeśli my wierzymy w Jezusa Chrystusa, uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, to cały czas ta uświęcająca krew ciebie uświęca i jesteś uświęcony raz na zawsze. Prawda? Warunek, jedyny warunek, gdzie to uświęcenie krwi Jezusa przestaje na ciebie działać, to jest to, że ty przestajesz wierzyć w ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jest moment, w którym krew, uświęcająca krew Bożego Syna przestaje ciebie uświęcać i na ciebie wpływać. Jedyny warunek, przestać wierzyć. I o tym później Hebrajczyków 10 właśnie o tym mówi. Mówi w 26 wersecie. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Często ten fragment mi przesyłają ludzie i tym fragmentem mówię, zobacz, jak ktoś rozmyślnie grzeszy, to wtedy pozostaje mu tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. Czyli w ten sposób mówią, uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, a teraz na przykład cudzołożysz, albo wracasz do picia alkoholu, albo jeszcze jakieś prawda inne rzeczy. To różne grzechy, zależy kto w co, dla kogo jaki grzech jest straszniejszy, to wtedy ten grzech jest wymieniany, że o to chodzi, że rozmyślnie grzeszymy. Tylko tutaj słowo rozmyślnie grzeszymy jest w kontekście całego listu do Hebrajczyków, a zwłaszcza 10 rozdziału, że wyrywając ten fragment z kontekstu, to jest prawdziwy grzech. Bo zaczynamy go kleić do wszystkich innych rzeczy, które nam się wydaje, że to jest ten rozmyślny grzech. Zobaczcie, jak zaczyna się ten fragment o rozmyślnym grzechu. Od 19 wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczenie w sercach od złego sumienia i obmycie na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, której wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych i tak dalej. Kontekst tej myśli o rozmyślnym grzeszeniu jest kontekstem, że tym grzechem rozmyślnym jest odwrócenie się od ofiary Jezusa Chrystusa. I 29 werset to wyjaśnia. O ileż troszczy kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. W jaki sposób my znieważamy ducha łaski? Kiedy odwracamy się od Syna Bożego i krwi Jego przymierza, bo tylko to jest coś, co nas zbawia i nas zmienia. My nie zmieniamy się przez nasze zdolności. Nas zmienia krew Jezusa Chrystusa. I to jest zbawienie. Zbawienie, które jest od Boga, a nie od ciebie. Jezus jest Zbawicielem, a nie ty jesteś Zbawicielem samego siebie. Więc jeszcze raz wyrażam swój sprzeciw i bulwersuję się publicznie teraz na ten temat, że w oparciu o wizję jakiegoś amerykańskiego pastora, który w piekle coś tam zobaczył, możemy teraz zaprzeczyć moc zbawienia, która jest dana nam w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu, w Jego krwi. Jest to powierzchowne, możliwe to, co powiedziałem, ale bardzo dużo na temat nieutracalności zbawienia, na temat życia w łasce i tenże Hebrajczyków 10 jest niżej, jeśli poszukać, przeskrolować moje nauczanie na YouTubie, to tam o tym też mówię. Nie chcę się powtarzać, ale nie powtarzajmy błędów różnych objawień, dziwnych objawień
takich czy śmakich, w oparciu o które ludzie budują jakby swoją wiarę. Bądźmy trzeźwi i trzymajmy się Słowa Bożego, które objawia nam Jezusa Chrystusa, który kocha Ciebie. Amen.